Nazywam się Tony Drose i jestem informatykiem w Pixarze. Filmowe postaci wyglądają i poruszają się różnie, ale coś je łączy. Nie sprawiają wrażenia rysunków komputerowych. Wyglądają wiarygodnie, naturalnie. Pierwszy etap tworzenia tego naturalnego wyglądu to modelowanie. Nie mówimy o takich modelach. Tylko o takim modelowaniu. Trzeba stworzyć w komputerze wirtualną, trójwymiarową formę. Żeby postać była wiarygodna, powinna mieć łagodny zarys, nieważne jak blisko kamery się znajduje. Najłatwiejsze są proste formy, płaszczyzna czy walec. My jednak musimy zrobić bryły bardziej skomplikowane. Problem wydaje się trudny, ale podzieliliśmy go na dwa proste etapy, łatwe do wykonania w komputerze. Wykorzystujemy matematyczny algorytm subdivision, czyli podział, by uzyskać łagodny zarys. Objaśnię. Prosty przykład w dwóch wymiarach. Cztery odcinki określone przez cztery punkty. Najpierw zrobię środki odcinków. To etap split, czyli dzielenie. Kształt stanie się łagodniejszy, gdy przesunę każdy punkt o połowę odległości od sąsiada. Łączę 8 punktów. Ten krok to averaging, wyśrodkowanie. Na początek to już coś, lecz efekt będzie lepszy, gdy powtórzę proces. Dzielenie i wyśrodkowanie. I jeszcze raz, mogę połączyć te dwa kroki, dzielenie i wyśrodkowanie, w jeden etap zwany subdivision. Podziałem. Będzie jeszcze łatwiej. Super, można animować całą krzywą, poruszając pierwotnymi czterema punktami. Nasze postaci nie są figurami w dwóch wymiarach, są trójwymiarowe. Także tutaj stosuje się zasadę dzielenia i wyśrodkowania. Animacja wymaga zaledwie kilku punktów. Rozwiązaliśmy złożony problem tworzenia krzywej, dzieląc go na dwa etapy, które realizujemy matematycznie.